Cześć, witam Was bardzo serdecznie. W Warszawie powstanie meczet, takie centrum edukacyjne, centrum restauracyjne. Wygrali przetarg. No, tak naprawdę, mnie to. Ani nie Grzeje, ani nie ziemi, bo ja to w Warszawie nie mieszkam, ale taka informacja, tak informacyjnie tylko przekazuje, że coś takiego powstanie, także jeśli ktoś na przykład chciałby tam się wybrać, no to już będzie miał gdzie. No ja myślę, że w Warszawie teraz będzie bardzo dużo zainteresowanych, bo no każdy musi znaleźć jakiś kącik dla siebie. Moi drodzy, tak całkiem serio, pan Sebastian Kaleta, ja wiem, że pisior. To znaczy spisu. Ja to wiem, ja, ja to wiem. No ale on opublikował taki dokument, komunikat o zamknięciu prac komisji konkursowej oraz e, wstępnym wyniku konkursu, no bo ten ratusz warsza warszawski, przepraszam, czyli miejsce stacjonowania wspomnianego wczoraj pana Czaskowskiego tego, który się nie zna niczym, no ale on tam jest prezydentem. Oni mieli tereny, oni mieli na ulicy Marszałkowskiej, to jest bardzo blisko centrum, tak sobie spojrzałem na mapie, zobaczcie, to jest tutaj, kurczę, no ścisłe centrum, jak nic, no bliziutko, fajna miejscówka ogólnie i oni urządzają takie, no konkursy, ktoś może to po prostu wynająć, nie, jak tam, zależy, no myślę, że to jest tak, że po znajomości wynajmują ci, co muszą wynająć i teraz tak, oni opublikowali to na swojej, gdzieś tam opublikowali ten dokument, pan Sebastian Kaleta to opublikował na swoim Twitterze, może to jest fake news, ale no wątpię, żeby to był fake news, jest to prawdopodobnie prawdziwa informacja. Uprzejmie informujemy, że został zamknięty konkurs ofert na najem lokali użytkowych numer 34-2000-2024 ogłoszony w dniu 12 września 2024 roku, czyli ten konkurs był ogłoszony nieco ponad miesiąc temu. Na podstawie uchwał zarządu dzielnicy Śródmieście, miasta stołecznego Warszawy, tam podają numer z dnia 7 lutego 2024 roku i też jakiś numer z dnia 28 lutego 2024 roku i kolejny z 28 maja 2024 roku. I teraz słuchajcie. Wstępny wynik konkursu numer 34 2024. Skargi na czynności związane z przeprowadzeniem konkursu można składać do burmistrza dzielnicy w Śródmieście, miasta stołecznego Warszawy przy ulicy Nowogrodzkiej 43 w terminie 3 dni roboczych. No to powodzonka w dniach od 7 tam no, 17 do 20 21 października 2024 roku. No to startujemy, komu się ta decyzja nie podoba. I teraz, moi drodzy, słuchajcie, bo tutaj macie wszystko wyszczególnione. Adres lokalu jest to ulica marszałkowska 45-49, powierzchnia, no tu prawie 700 m2. I teraz, oferent, czyli y, instytucja, osoba, która, która to wynajmie, która złożyła propozycję wynajmu. Uwaga! Muzułmańska fundacja na rzecz edukacji i integracji Zaoferowany miesięczny czynsz netto 26 tysięcy Czyli ta fundacja muzułmańska Ma bardzo dużo pieniędzy, no bo 26 tysięcy Złotych to jest bardzo dużo kasy No mnie na to by nie było stać I teraz tak, rodzaj działalności, co tam będzie Czyli tak, oni tutaj piszą tak Restauracja, sklep spożywczy, dom kultury Sale konferencyjne i wystawowe Z kaplicą, salą modlitewną No kaplica, czyli meczet, no, no Albo jakaś sala modlitewna, ale no Nie no tam to od razu z meczą. to tak samo jak kościół, nie? Tak po prostu informacyjnie informuje, no, że coś takiego ma miejsce. I to jest, moi drodzy, tutaj jeszcze raz wam pokazuję. Zobaczcie, tutaj macie centrum Warszawy. Ja tam Warszawy nie znam za bardzo, no, ale to mniej więcej ten, kto się zna, no, to się zna, nie? I teraz, moi drodzy, słuchajcie, bo ja sobie tak prześledziłem, co to jest za fundacja. Muzułmańska Fundacja na Rzecz Edukacji integracji. i Integracji. Tutaj macie wszystko pokazane. Jest zarząd, jest Sami Jarach, Ahmad, Ahmad Omar, Hasan al -Ata. Najib, Tahajal, Sabahi. No, nie znam, nie znam, ale no, tak to, moi drodzy, wygląda. I tutaj wygląda to tak, zobaczcie. Tutaj są wszyscy, tu jest ta, no, ta fundacja, jest tutaj jeden pan Polak, Jakub, a resztę, no, to nie znam, bo no bo nie znam po prostu, no bo po prostu nie znam. No nie wiem, jakiś Sami i Jarach, nie wiem. Tu jest jakieś to stowarzyszenie. No i moi drodzy, tutaj też mamy tutaj mamy w Polsce forum palestyńskie w Polsce no i tutaj jednym z tych banów, którzy tym tutaj zarządzają jest pan Samir Ismail, pan Samir Ismail przez jakiś czas był osobą, o której na przykład Rzeczpospolita pisała, że jest powiązany z Hamasem, no czyli z organizacją Terror Terror, która jest bardzo zła, więc nie wiem, jak to wygląda teraz, na jakiej zasadzie on tutaj funkcjonuje bo jeśli jest zamieszany z tą organizacją no to jest osobą, którą powinno się aresztować, bo ta osoba dużo krzywdzi gdy wyrządza. No nie wiem, na jakiej zasadzie tutaj działa, no ale jest y, członkiem zarządu, jest po prostu no nie tylko członkiem zarządu, ale jest także prezesem. Ja to tak naprawdę wam powiem, no bo we Francji, żyjąc we Francji przez wiele lat, no to się do tego przyzwyczaiłem. To jest normalne, że po prostu no sam robiłem dla was film z meczetu, poszedłem. Trzeba uszanować każdą religię, więc poszedłem, chciałem wam pokazać. Mam też wielu znajomych muzułmanów, którzy mieszkają w w Paryżu, we Francji. Tacy, nawet w sumie, jak to mówi młodzież, spoko goście. No, akurat miałem szczęście, więc tutaj akurat na nich złego słowa nie powiem. Mam taką znajomą też z Maroko, Bardzo miła kobieta, pracująca, uczciwa i, i tak dalej. No, ale moi drodzy, ja tam byłem przyzwyczajony. No, ale ja nie widziałem, że w Polsce takie rzeczy też mają miejsce, bo mi się wydawało, że nie mają. A tutaj są ludzie, no, tak jakby tutaj bardzo długo mieszkali. To nie, że ja się czepiam oczywiście, bo ja ich nie znam, więc mi to wisi, po prostu sprawa mi wisi. No, ale dla mnie to jest coś nowego. Bo, bo jak teraz sobie tak popatrzę, to jest ten cały pakt, i, i tam później ci ludzie mogą też przyjechać. No, wiadomo, że mogą przyjechać, bo, bo jest taka możliwość. E, ci ludzie mają też jakieś tam wyznanie mają wyznanie, no między innymi, no w większości, no praktycznie wszyscy e, są muzułmanami, więc też może to być tak, że po prostu pan Czaskowski uznał, że no ci ludzie też będą chcieli gdzieś spędzać wolny czas, więc dlatego to się tak rozrosło w tej Warszawie. Ja nie wiem, no ja nie mam pomysłu, ja w Warszawie nie mieszkam, nie bywam tam, nie wiem, to może ktoś z Warszawy coś powie, coś może napisze, jak to tam wygląda w tej Warszawie teraz, bo, bo mi się zawsze wydawało, że no tam jeszcze, w ogóle tam w Warszawie jest jakiś meczet, to nie, po raz kolejny podkreślam, że nie, że się czepiam, że coś mam do tych spraw, ale tak z czystej ciekawości pytam, bo, bo we Francji jest tego bardzo dużo, a w Polsce, z tego co mi wiadomo, no to nie ma, no przynajmniej tych takich nowoczesnych, bo te starsze to są, tam jeszcze Tatarzy byli, oni, oni tam też mieli swoje świątynie, więc mogli się po prostu modlić w nich. No ale teraz jak tak Warszawa się teraz jakby to powiedzieć, tak no tak się rozrasta i otwiera, no to skoro się rozrasta i otwiera, to też musi też oferować coś więcej, czyli miejsca edukacyjne, restauracje, sale modlitewne i tak dalej. Więc pan Trzaskowski tutaj naprawdę jest bardzo nowoczesnym prezydentem, bo już przegonił Paryż, już przegonił Berlin, zaraz przegoni Wszystkie stolice razem wzięte, nie? czyli będzie takim samotnym liderem pod względem nowoczesności we wszystkich stolicach europejskich. No, później Warszawiacy będą mieli powody do zadowolenia, bo powiedzą, że są najlepsi w Europie. Wszak, no, nie będzie to może nic pozytywnego, no, ale będą mogli sobie przepisać, że są najlepsi w Europie. No, i to by moi drodzy było na tyle. No, zawsze można się jeszcze doinformować. Może coś tam ciekawego się pojawi. No, jest to taka sytuacja, która ma wiele chyba wspólnego z tym całym paktem, bo no to nie jest tak, jak też mówią, że oni tam to zatrzymają. Absolutnie nie, bo teraz dokumenty jakieś tam wypłynęły, że, że wręcz jest przeciwnie niż nam Tusk mówi. No, nie wiem. Jeśli chcecie, to zrobię o tym film, bo to jest bardzo ciekawa sprawa, bo z całym tym paktem, to co teraz mówi Tusk, że ten azyl i tak dalej, tak dalej, to jest dokument z Unii Europejskiej, który temu zaprzecza. Więc nie wiem, czy zrobić o tym, czy nie robić o tym filmu, bo też nie chcę o tych Tuskach i o Trzaskowskich mówić, no ale skoro jest coś takiego, to warto mówić. To by było na tyle, jeśli chodzi o nowe zabudowania Warszawy. Życzę Wam przyjemnego weekendu. Pozdrawiam wszystkich normalnych. Dużo zdrówka i do usłyszenia. Cześć, papa. Pa.